Reporter Kicek. Czy lubisz swój skuter, Rosie? Tak, jasne, że lubię. Czy wolisz nim jeździć sama, czy ze mną, Rosie? Z tobą, Kitku. Dobra odpowiedź. Kitek, po co te pytania? Ja piszę gazetę Życie podwórka i ty jesteś moim pierwszym tematem. Słuchaj tego. Rosie na Oliwia koło skutera. Mknie szybciej niż kiedykolwiek. Co ty myślisz, Rosie? To bardzo ładne, Kicek. Ale nie jest bardzo ekscytujące. O, to co powiesz na to? Rosie na Oliwia koło skutera! Mknie szybciej niż kiedykolwiek! To brzmiało bardziej ekscytująco. Ale Oliwinie skutera takie nie jest. Rozumiesz? Tak, ale jakoś nie mam weny do pisania. Jestem pewna, że masz. Nie znalazłeś jeszcze tematu. Wyjdź tam, powęż trochę. Napisz coś, co każdy będzie chciał przeczytać. Masz rację, Rosie. Gdzieś tam jest idealna historia do mojej gazety i mam zamiar ją odnaleźć. Dalej możesz też pisać o mnie. Tak siedzi na drzewie. Nie. Trawa w sadzie potrzebuje skoszenia. Nie. Jabłuszko Bruna jest idealnie dojrzałe. Nie. Nie. Niech się przygotuje na niespodziankę. Ha! Bruno niemile zaskoczony po tym, jak Ola zrywa jabłko z jego drzewa. O, wiele lepsze. Na mocy czarnej magii umieszczę teraz moje nowe gniazdo na tym drzewie. Wznieś się na drzewo, gniazdo. Wznieś! Ura! Ura! O, no dalej leć, gniazdo, leć! Skakuj tam! Ura! To jest problem z gniazdami. Nie są pomocne. A to drzewo jest głupie. Dziubek mówi, że drzewa są głupie. To jest genialna historia. Rosie ma rację. Jest tyle historii na świecie. Muszę je tylko odnaleźć. Jesteś gotowy, dębiak? O, dzień dobry. Ouch. Dobre, dębiak. Filip? Filip? Gdzie jesteś? Filip kopie piłkę prosto w nos dębiaka. Potem śmiejąc się ucieka. O, co za świetna historia. Dobra robota, dębiak. To była genialna obrona. Jesteś świetnym bramkarzem. Serio? Naprawdę tak myślisz? Cześć, Kitku. Masz jakieś dobre historie? Mam ich na całe wydanie gazety, Rosie. Widzisz? Mówiłam, że musisz trochę powęszyć. A? Oj, no już, Kicek. Tylko zerknę. Musisz poczekać, aż gazeta będzie gotowa. Tak jak wszyscy. Do domku, Rosie. Do domku, Kicek. No, pospiesz się, Kicku. Jak długo może zajmować napisanie gazety? Skończone! To pokaż mi ją. O, no dalej, Kicku. Najpierw musimy dostarczyć każdemu gazetę. O, Kicek. Czy możemy dostarczyć ją skuterem, Rosie? Tak jak prawdziwą gazetę? Świetny pomysł, Kicku.
Zaczynajmy dostarczanie. Pospiesz się, Dębiaku. Ja chcę czytać. Tu jest napisane, że Dzióbek uważa drzewa za głupie. Co za policzek. Jesteś pewien, że tak powiedział, Kitku? Dzióbek uwielbia drzewa, zwłaszcza gdy na nich siedzi. Nie napisałbym tego, gdybym tego nie usłyszał. Ale czy to nie jest opowiadanie bajek? Nie, to fakt. O, spójrz, wszyscy idą w naszym kierunku. Nie wyglądają na szczęśliwych. Hej, wszyscy niosą moją kasetę. Czy mogę teraz zerknąć? Proszę bardzo. O, Kicku, coś ty narobił. Kicek? Nigdy nie powiedziałem, że drzewa są głupie, tylko to drzewo, na którym magicznie chciałem umieścić moje gniazdo. O, rozumiem. I nie kopnąłem piłką w nos Dębiaka specjalnie i nie uciekłem. On był bramkarzem. Obronił gola. Obroniłem, wiesz? Coś takiego. Powiedziałeś, że wzięłam jabłuszko Bruna. A nie wzięłaś? Zerwała je, żeby zrobić mi niespodziankę. O, to miłe. O, bardzo mi przykro. Wiem, że tak jest, Kicku. Jestem pewna, że Kicek nie chciał wszystkich zasmucić. I z pewnością nie miał zamiaru opowiadać żadnych bajek. Może gazeta to wcale nie był taki dobry pomysł. To był dobry pomysł. Prawda, że był? Był. Tak, oczywiście, że był. Świetny pomysł. Twoja gazeta to cudowny pomysł, Kicku. Chodzi o to, że historie muszą być bardziej zabawne. I cieszyć ludzi. Tak, gazeta, która sprawia, że ludzie się uśmiechają. To genialny pomysł, Rosie. Chodź, Rosie. Mamy do napisania gazetę. Jak to my? Spójrz, jest moje duże zdjęcie. Wybacz, że brakuje głowy. Jesteś taki duży, że zabrakło mi papieru. Hej, a tutaj jest dowcip. Co mówi pirat, kiedy kotwica spadnie mu na stopę? Wow! To naprawdę jest najlepsza gazeta, jaką czytałem, Kicek. Czy możesz napisać kolejną wkrótce? Proszę, Kicek. Dobra robota, Kicku. Tak, wspaniały ja! Kicek, mam dowcip. O, słucham więc. Co mówi jajko do drugiego jajka? Nie wiem. Nie pękaj. Ale jajka wcale nie mówią. Nie mają ust. Cóż, może mogą słyszeć siebie ze środka skorupki. Tak, to może działać. Okej. Co powiedziało jajko ze środka swojej skorupki, bo jajka nie mają ust, do drugiego? Nie pękaj! Co o tym myślisz, Rosie? Rosie? Rosie!
złap tę chmurę. Ta chmura wygląda zabawnie. Wiesz co, Kicku? Właściwie to przypomina mi ciebie. Cześć, chmurowy Kicku. Bardzo bym chciał mieć własną chmurkę, wiesz? Tak, to byłoby coś. Pomożesz mi ją złapać? Oj, Kicku, nie umiem łapać chmur. Dobra, skoro ty nie umiesz, to znajdę kogoś, kto umie. Kicku, a co z piknikiem? Kicku! Cześć, Olu. Jaka piękna parasolka. Przyda ci się, kiedy słońce będzie stać wysoko na niebie. Ale ja wcale nie chcę słońca. Chcę deszcz, żeby wypróbować moją nową parasolkę. Aha, nie jest od słońca. Biegnę śledzić tamtą chmurę. Wspaniały dzień na zbieranie owoców w sadzie. Może nie taki wspaniały. Muszę się pospieszyć. No dobrze, nadciągam. Bawisz się, Dziubku? Proszę. Dziękuję. Nie wiem, co bym zrobił, gdybyś się tutaj nie zjawił. W zasadzie, skoro pomogłem tobie, może ty pomożesz mnie? Co miałbym zrobić? Chciałbym złapać chmurę. No jasne. Pomyślałem, że skoro ty umiesz latać, będziesz świetnym łapaczem chmur. Cóż, z całą pewnością świetny to przymiotnik, który do mnie pasuje. Skorzystam z mocy mojej magii i siły moich skrzydeł, żeby złapać ci chmurkę, Kicku. Powodzenia! Muszę teraz użyć zaklęcia wabiącego chmury. Cumulus nubes chmuro tubes! Taka jesteś niedostępna. Dalej, chmurko, Kicek chce cię zobaczyć. Przesuwaj się. Co on wyrabia? Co Dziubek tam robi? Już prawie skończyłem. Uważaj! Przepraszam. No, Tasiu, przeszkodziłaś mi w łapaniu chmury. Zamiast tego złapałeś mnie. Czy ktoś chce puszczać latawiec? Nie, dziękuję. Mój misiometr mówi, że będzie padać. Muszę pozbierać jabłka. A ty, Kicku? Bardzo chętnie. Cześć, Rosie. Cześć, Olu. Ładny parasol od słońca. To jest parasol od deszczu. Chciałabym, żeby z tej chmury spadł deszcz. Pomogłabym go użyć. Ta chmura robi dzisiaj furorę. Wciąż ją tam widzę. Czyli Kicek jej nie złapał. Ciekawe, gdzie on jest. Kicku, jesteś przekonany, że to dobry pomysł? Tak, jeśli pomożesz mi złapać chmurę. Za pomocą latawca z klejem? Tak, teraz tylko musisz wskoczyć do pioruna szos i pojechać do przodu najszybciej jak potrafisz. A latawiec załatwi resztę. Do startu? Gotowy? Start!
Dobrze, szybciej! Super, super! Wszedł w chmurę! Na pewno się uda! O-o! Wow! Nie mogę uwierzyć, że łapiemy chmurę! Jak nam teraz idzie? Nieco gorzej niż wcześniej. O, kicku! Już widzę, czemu utknąłeś w nim dziobem. Wielkie jest! Co to? Cześć, Filipie. Cześć, kicku. Jak tam... złapaliście już chmurę? Nie, ale pokryliśmy mój latawiec klejem i zgubiliśmy go, prawda, kicku? Przepraszam cię. Chciałem nim tylko złapać chmurę. Nie da się tego zrobić. To niemożliwe. Filip ma rację, wiesz? Ale dlaczego? Nie ma rzeczy niemożliwych. Według kogo? Według ciebie. Kicek ma rację. Nie możemy się poddać. Ale jak kicek miałby złapać chmurę? Filip ma rację. To niemożliwe. Może i nie. Ale czy gąsienica nie staje się motylem? A kropla wody nie zamienia się w ocean? Nie rozumiem, o co ci chodzi. Każda rzecz może się zmienić. Nawet chmura. No jasne! Czemu nie wpadłam na to wcześniej? Dzięki, Zofio! Szybki Patryk, skacze, skacze! Małe żołędzie, chyba powinnyście zejść na dół. Czuję w korzeniach, że niebawem będzie padać. Tak? Super! Przynajmniej ktoś się cieszy. Kicku! Kicku! Wiem, jak możesz złapać chmurę. Jak? Schrońcie się w moich liściach. Już pada. Pada deszcz! Pada deszcz! Tak, pada deszcz. Widzisz? No i? Twoja chmura składa się z malutkich kropelek wody. Tak lekkich, że unoszą się w powietrzu. Ale czasami robią się zbyt ciężkie i spadają na ziemię. Jeśli złapiesz deszcz, to złapiesz i chmurę. Więc tutaj jest chmura! Moja chmura! Tak! Niesamowite, co? Tak! No pewnie! Dzięki, że się nie poddałaś! Co tam, Dzióbku? Czy ktoś się widział Filipa? Sądzę, że to należy do niego. Filip, Filip, skoczny Filip, Filip, Filip. Mój latawiec! Co to jest? Wybacz, to moja wina. Ale przynajmniej złapałem chmurę. Patrz! Kicku, ale to tylko woda. Dzięki! O, popatrz, Rosie, jaka przepiękna tęcza! Mam nadzieję, że nie każesz mi teraz łapać tęczy, co? No coś ty, to by było niemożliwe. Ale chciałbym mieć kawałek księżyca. Jest zrobiony z sera, wiesz? Na razie musi ci wystarczyć kanapka z serem. Jeszcze nie skończyliśmy pikniku, pamiętasz? Teraz mówisz do rzeczy.